Łukasz Rambalski dla portalu Fight Sport. Witaj Łukasz, jesteśmy po treningu medialnym przed galą FEN 7. Chyba ważne wydarzenie w twoim życiu też i też ważne wydarzenie dla Bydgoszczy. Zdecydowanie ważne, jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to na pewno, bo mało tego jest, jakich imprez sportu walki. A dla mnie no, każda walka jest wydarzeniem bardzo ważnym, bo wchodzisz do ringu i możesz po prostu dostać po głowie. Ale jeżeli chodzi o tą walkę, to naprawdę jestem maksymalnie zdeterminowany, skupiony, skoncentrowany już od półtora miesiąca i myślę tylko o niej. Powiedz, nie masz już problemu z wagą? Będziesz jutro w limicie? Zdecydowanie, teraz jest okej. Mam kilogram nadwagi, tylko który podejrzewam sam do jutra zejdzie, także jest okej. Stresujesz się? Widziałeś swojego rywala tutaj? Jakieś specjalne wrażenie na tobie zrobił? Znaczy, mówiąc szczerze, to nie oglądałem, bo po prostu nie chcę sobie zaprzątać głowy. Jestem skupiony na sobie, na swojej mocy, na swoich predyspozycjach, które mam umiejętności i chcę to wykorzystać. Nie, że tak powiem, nie interesując się, co on będzie robił w ringu, po prostu będę robił swoje. Myślisz, że zgromadzisz tutaj największą jakby publikę, bo jesteś też jednym z wyróżniających się trenerów na polskim rynku i też jednym z najważniejszych trenerów, jeśli nie najważniejszym na terenie Bydgoszczy. Wiesz, generalnie chodzi o to, że na pewno przyjdzie do mnie dużo ludzi, już dużo ludzi zadeklarowało się, że tak powiem kupiło bilety, ale też chciałbym każdego kibica przyciągnąć, którym po prostu będą się podobała moja walka i tyle, nie? To chcę zrobić to dobra K1, który wraca bardzo wielkimi krokami na salony i tyle po prostu. Łukasz, życzymy ci jutro bardzo dobrej, twardej walki. Mamy nadzieję, jutro przede wszystkim, pojutrze, bo dzisiaj jest trening medialny, ale to jeszcze ważenie, to jest stresująca ceremonia, no ale mamy nadzieję, że po prostu to nie wpłynie na twoją dyspozycję. Z Bajtarem Zakarią dacie dobrą walkę, która się spodoba wszystkim. Też na to liczę, czekam tylko już do pierwszego gongu. Łukasz Rambalski dla portalu Fight Sport, dziękuję bardzo. Dziękuję.